Hello, w kolejnym vlogmasie wybraliśmy się do Oslo na jarmark bożonarodzeniowy. Jak możecie zobaczyć, widać już diabelski młyn, który pojawia się co roku. Niestety śniegu nie ma, no ale i tak czuć ten świąteczny klimat ze względu na te wszystkie lampki. Nie wziąłem czapki, bo Daniel mówi, jest 10 stopni. To mówię, kurczę, 10 stopni to my czasem mamy w lato. A teraz co? Głowa marznie. Dodatkowo uparłam się, że znajdę darmowy parking. Krążyliśmy, bo pierwsza opcja była, że pojedziemy pociągiem. Ale miałam dużo kilometrów w Nissanie, więc mówię, dobra, jedziemy Nissankiem, co? Bo Oslo naprawdę jest problem z parkingami. Jeśli chcecie płacić milionów za parking, jedźcie z komunikacją miejską. Idziemy zwiedzać. Ewidentnie coś tam się dzieje, ale nic nie widać, bo jest tyle ludzi. Więc czyżby miało być uroczyste zapalenie choiny? Chyba tak. No, zapalać lampki. Znaczy dzieciaki mogą pomóc odliczać. Liczymy do 10, licz. Ty. Nie. Otta. No to teraz można zacząć świąteczny klimat na całego. Teraz zabieramy się zawieszanie bombek. Zawieszanie bombek? To trochę powieszamy. Zaraz tam pewnie zaczną grać orkiestrą. To jest cała orkiestra. Ale idziemy. Ale my idziemy dalej zwiedzać. Ale samen. Widzę jakieś śmieszne naleśniki, które pan smaży. Właśnie zamówiłam sobie taka naleśniczka z nutelką i pan mi robi na takich płytach. Dobrałam naszego naleśniczka, zaraz wam powiem, co jest lepsze niż ze zwykłej patelni. Jest taki sam. Spróbuj. Taki sam? Taki sam. Taki sam, ale to ten jest świąteczny, wiem. Ten jest z magią świąt. Patrzcie, jakie śmieszne małe buciki. To, że żal nie mogliście wiedzieć, już w tamtym roku odsyłam do vlogmasów z Oslo. I można tam wypoczyć takie coś, na czym się zwierzę na tyłku po prostu. Jakby taką materac. O, i to jest, co mówiłam na pierwszym vlogmasie, że w Oslo nie da rady usiąść przy takim ognisku, bo wszystko jest pozajmowane. Tak pustego lodowiska na jarmarku bożonarodzeniowym to jeszcze nie widziałam. Ale niektórzy, jak widać, już szaleją. Tyle, że to jest bardzo dużo wody, bo jest plus 8 stopni. W tym domku możecie napić się winka, tego grzanego, jak i nie tylko. No, fajna opcja na wielkie mrozy. No i coroczna atrakcja Łuk Lampek, w którym też zawsze jest tłum ludzi. Zapomniałam nagrać śpiewających reniferów, ale dla chętnych serdecznie odsyłam do vlogmasa z roku 2023. Tam śpiewają ile wlezie. Tam, jak widać, jest
sklepik, w którym można wygrać kilogram czekolady w taką wielką Freję, która już nieraz powtarzamy jest najlepszą czekoladą ever. Nie tam jakaś belgijska, niemiecka czy nie wiadomo jaka. Norweska czekolada Freja jest the best. Jak widać, chętnych nie brakuje do wygrania wielkich czekolad. To jest 2 kilo, nie kilogram. Pomyliłam się i takie i Oreo, i Dime, i właśnie Freja. Czy ktoś wygra? Strasznie długo się kręci to kółko. Jesteśmy pełni emocji. Koło spowalnia i... No, ktoś to wygrał. I chce, można wybrać, wielką czekoladę Dime? Nie, Oreo! Zrezygnowani odchodzą, a wygrani się cieszą. Gratulujemy zwycięzcom. 40 koron. 40 koron nie kosztuje dużo, może spróbujmy. Ja chyba bym spróbowała. No parking to szkoda była, to było minuteczka. Parking to inna sprawa, bo znalazłam za darmo. A tutaj mogę wyrzucać, bo tu już jest dreszczyk emocji. No i właśnie, ktoś inny wygra moją czekoladę. I jesteśmy przy stoisku, gdzie biedny łoś jest podawany na tacy i mamy burgera z łosia za 179 koron albo kebab za 219, również z łosia. Myślałam, że dopiero zaczęli robić, one już były tam w gotowości, na mnie czekały. Powiem wam, że nie jest jak w McDonaldzie, że powoli te cheeseburgery, hamburgery są jakby miały plaster szynki, a nie mięso do hamburgeru. A tu zobaczymy. Ślinka cieknie. Powiem tak, jadłam już nieraz mięso z łosia, więc to po prostu smakuje jak burger z łosia. Taka dziczyzna trochę inaczej smakuje. Powiem, że dobry, bo taki delikatny jakiś, czekajcie. Smaczny. Polecam. Polecam burger z łosia. Tu można skosztować różnych miodów, jeśli ktoś ma tylko chęć. A ja kupuję sobie po prostu sok. Były miody do próbowania, są i dżemy. Tylko właśnie najgorsze jest to, że ludzie z jednej łyżeczki próbują kilku. To jest obrzydliwe. Więc nie mam zamiaru niczego tu spróbować. Biorę julebrus i ten tradycyjny norweski świąteczny drink. Kupiłam ten świąteczny napój i wydaje mi się, że jest dużo lepszy niż IKEA. Dałam Danielowi do spróbowania i on też wydaje mu się, że jest mniej tych korzennych takich przypraw. I mniej słodki to. I troszeczkę mniej słodki. I julebrus. Julebrus. Nie wiem, czy to zgazowane? Chyba tak, co? Spróbuj, czy smakuje... Orężada Helena. Właśnie chciałam zapytać, spróbuj, czy smakuje orężada Helena. Nie wiem. Trochę jak piwo. Co? A to na pierwszy raz? Tak jest. Mało dobry. Byle co. To chyba lepsze, nie? Tylko Helena z wodą zmieszała. Jak będziecie na jarmarku bożonarodzeniowym, to lepiej chyba ten świąteczny napój cieplutki niż orężadę Helenę, którą wszyscy znają. Dobra, my się już zwijamy. Dzięki za oglądanie. Troszkę chaotyczny ten vlog, ale naprawdę ciężko jest cokolwiek nagrać. Jak wokół jest tylu ludzi, a też chcecie w miarę uszanować ich prywatność. Dlatego my się zwijamy do domu. Dobrze było tu przyjść. Szkoda, że co roku w sumie są te same ozdoby, bo fajnie jakby coś się różniło. No ale mimo wszystko jest bardzo ładnie. Szkoda, że nie ma śniegu. No ale pewnie niebawem spadnie. Tak więc dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!